polskie łąki, no coś pięknego, to jest normalnie masakra. Rzut beretem za jaworem, praktycznie kurde parę minut drogi rowerkiem, a jest coś pięknego tutaj na tym wzgórzu. Jak jest to wzgórze, tutaj stacjonowały niemieckie wojska, które dywizje takie, kurde, nie wiem co oni tam mieli, czy kurde niszczyciele czołgów, czy też czołgi były, i one pojechały przez Chełmiec, dobrze mówię, tak? Przez Chełmiec na ówczesny Brachów i tam Brachów Żarki. Żarek tam przez tamą starą przejechały i ostrzeliwali ruskich na słupie, obecny dzisiaj słup. Wszystkie niewybuchy, które tam były, to właśnie tutaj właśnie ci Niemcy stacjonowali. No i ja tam na tym wzgórzu znalazłem garnek wrośnięty w drzewo, żeliwny, przeżarty totalnie, ale to tak wygląda właśnie, jakby to był po tych Niemcach, co stacjonowali. No oni tam musieli mieć garkuchnię, tam były transze, tam są dalej transze, okopy, tak jak sobie siedzieli Niemcy, i no, fajna sprawa taka historyczna. No i tak sobie dukam, bo ja tam na rowerze jak jeżdżę, to kiedyś słuchałem słuchawek, ale doszedłem do wniosku, że jazda ze słuchawkami to jest rzecz raz, że niebezpieczna, a dwa, dużo zabiera tego wspaniałego klimatu natury po prostu. Natura to jest sama w sobie daje tyle dźwięków, śpiew ptaków i tak dalej, że zagłuszacze, wiesz, nawet najlepsza muzyka to nie daje. Chociaż tutaj akurat to mi się tak skojarzyło, że mógłbym słuchać sobie Nowej Aleksandrii Sikiery. No, Sikiera w ogóle jedna i druga bardzo dobre płyty wydali. Jedna łomot taki totalny, kurde, zarąbista płyta, no i druga Sikiera już później nowofalowa, też zarąbista płyta. Dwie płyty Sikiery, kurde, i obie to chrzał w dziesiątce. No i takie jeziorko przy drodze. Dwa łabątki sobie pływają elegancko, kurde. Na tych muchowskich, kurde, łąkach. Cudownie. Zwyżek dużo, ambon jeszcze więcej. Tu leśnicy muszą mieć, znaczy leśnicy, myśliwi muszą mieć, kurde, pole do popisu, bo tu jest mnóstwo zwierzyny. Nie tylko dziki, ale i sarny, jelenie. Chociaż ja osobiście nie jestem za odstrzałem jeleni, bo to są szlachetne zwierzęta.